Panie trenerze, jak pan oceni mecz? Takie derby, dużo walki, no minimalna przegrana, no i 30 minut w przewadze. No tak jak pan tutaj zauważył, derby i mecz walki, i to charakteryzowało dzisiejsze spotkanie, że nie było tu jakiejś pięknej gry, jakościowej gry. Mecz skupił się głównie obydwa zespoły na walce. No my niestety przegraliśmy ten mecz po błędzie moich zawodników w linii obrony, gdzie uczulałem zawodników, że w ten sposób Oskar Przysucha potrafi wykorzystywać te wolne przestrzenie, ale uważam, że z perspektywy całego meczu zasłużonym wynikiem byłby remis. Sprawiedliwy. No 30 minut w przewadze pan grał i no nie dało się. No nie dało się. Spędziliśmy większość tych 30 minut na połowie przeciwnika, ale w sumie też jakichś klarownych sytuacji nie mieliśmy. Brakowało gdzieś tego szczęścia, ostatniego podania. No i Oskar wolą walki, ambicji wybronił ten wynik. No i wygrał dzisiejsze spotkanie. Ale jeszcze raz powtórzę, że w mojej ocenie sprawiedliwym wynikiem byłby tutaj remis. To, że zajmujecie ostatnie miejsce, to wcale nie znaczy, że jesteście takim bardzo słabym zespołem. No, dzisiaj było widać równy z równym walkę. Dziękuję za miłe słowo, ale wie pan co, to najgorsze jest to w tym wszystkim, że nie przekłada się to w ostatnim okresie na zdobyć punktową. Ja nie mówię tutaj o wygranych meczach, ale chociażby ostatnie dwa mecze z Ursusem i dzisiejszy z Przysuchą popełniliśmy po jednym mega dużym błędzie, no i straciliśmy bramkę i później nie byliśmy w stanie tego odrobić. Także jeszcze raz powtórzę, bo często o tym mówię, że trochę brakuje nam jakości, trochę brakuje szczęścia, ale no też trzeba zwrócić uwagę na to, że w dzisiejszym spotkaniu wystąpiliśmy bez trzech podstawowych zawodników z formacji ofensywnych. To też w jakiś sposób pewnie odbiło się na dyspozycji mojego zespołu w fazie ataku. Panie trenerze, derby za nami. Wynik no, najmniejszy z możliwych jest wygrana, 3 punkty. No i ocena pana. No wynik rzeczywiście taki, jaki często pada w derbach. Często jedna bramka decyduje o tym, że któryś zespół wygrywa i często jest to właśnie wynik 1-0-0-1. Moja ocena jest taka, no przede wszystkim chylę czoła przed moimi zawodnikami, że w dziesiątkę udało się dowieść ten wynik 1-0 do końca. Dostajemy tą kartkę na mniej spodziewanym momencie w 55 minucie i ta sytuacja na pewno miała duży wpływ na przebieg jakby kolejnych 35-40 minut meczu. Bo podświadomie zespół rywala uwierzył, i że można wywieźć stąd punkty, zaatakował troszeczkę bardziej odważnie, bardziej skutecznymi, bardziej prostymi, ale skutecznymi rozwiązaniami. My musieliśmy gdzieś się cofnąć i te piłki rzeczywiście gdzieś bronić. Dlatego cieszę się z tego, że daliśmy radę, ale reasumując cały mecz, uważam, że ten mecz był brzydki, jeżeli chodzi o pewne sytuacje takie stricte piłkarskie. Nie był on piękny dla oka, ale to też potwierdza, że to są właśnie derby, tak? Że derby często rzeczywiście pod kątem zaangażowania stricte fizycznego, psychicznego na dużym poziomie, ale często ta jakość piłkarska niestety czasami schodzi na drugi plan. I tak było dzisiaj, dużo walki, dużo pracy, tak jak powiedziałem, niezbyt pięknego dla oka meczu dla kibica, ale dla nas najważniejsze, że naprawdę zwycięski i z tego się bardzo cieszymy, bo w ostatniej takiej sytuacji, kiedy mieliśmy czerwoną kartkę z Józefowiem w drugiej połowie, nie daliśmy rady żadnego punktu wywieźć, także dzisiaj te 3 punkty bardzo, bardzo cenne. Za chwilę już nikt nie będzie pamiętał o tym, jak ten mecz wyglądał. My tym bardziej wyciągniemy szybko wnioski, bo już za chwilę kolejny mecz. Pamiętam, że dzisiaj sędziowali bardzo młodzi sędziowie. To nie chodzi o to, że sędziowali źle, tylko na takie derby chyba powinni być bardziej doświadczeni wyznaczeni. Znaczy nie mnie oceniać tak naprawdę, powiem szczerze, no nie mnie oceniać, kto powinien sędziować. Są tego ludzie w komisjach, którzy sędziów wyznaczają na poszczególne mecze. Ja też nie powiem, że ten sędzia, że sędzia dzisiaj sędziował źle. No miał, na pewno jest kilka sytuacji, nie widziałem tej sytuacji jeszcze z kartką na wideo, czy rzeczywiście tam był powód do tego, żeby tą kartkę drugą Przemek Nogaj otrzymał. Na pewno kontrowersyjna sytuacja, bo dwóch zawodników w podobnym obszarze walczyło o piłkę i tak naprawdę jeden i drugi mógł otrzymać tą kartkę. Tak jak powiedziałem, no generalnie sporo rzeczywiście, ale jak to na derby, sporo żółtych kartek, sporo żółtych sytuacji takich gdzieś wynikających z chaosu. A tak jak też wstępnie wspomniałem, no nie mnie oceniać, kto powinien sędziować takie mecze. Taki mecz trudny z ostatnim zespołem, no wcale nie powiedziałem, że to jest
słaby zespół. Ja powtarzałem to przed meczem i dużo już wcześniej, że mam duży szacunek do zespołu Drogowca Jednic za to, co robią w rundzie wiosennej. Świetnie przygotowali się do tego w zimę, uważam, wyglądają bardzo dobrze. To nie omawiam tego, nie mówię tego też i wyłącznie przez pryzmat tego meczu. Ja starałem się analizować Drogowiec już w kolejnych, w poprzednich meczach i też zostawiali po sobie w każdym spotkaniu dobry ślad naprawdę. Także ta walka honorowo o jak najlepszy rezultat w rundzie wiosennej, pomimo tego, że ten cel sportowy dla nich już jest ciężki do zrealizowania, to świadczy o tym, że tak jak powiedziałem, no, dobrze się przygotowali i duży szacunek dla nich, dla trenera i dla całego klubu.